Młodzież szkół ponadpodstawowych powiatu łukowskiego pod czujnym okiem policjantów z łukowskiej drogówki rywalizuje o wejście do finału wojewódzkiego w ogólnopolskim młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym. Znajdujemy się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Rozgrywany jest tutaj etap powiatowy motoryzacyjnego turnieju bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych. Turniej ma na celu poprawę bezpieczeństwa, promowanie bezpieczeństwa na drogach, kształtowanie bezpiecznych postaw na drodze. W konkurencji biorą udział drużyny trzyosobowe ze szkół ponadpodstawowych i rozgrywane jest 5 konkurencji, do której każda drużyna przystępuje. Na początku są 2 testy, test wiedzy i test skrzyżowań. Następnie uczniowie udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej, później jeżdżą motorowerem po torze takim sprawnościowym i na końcu jest jazda samochodem z talerzem Stewarta. Drużyna, która zwycięży w konkursie, reprezentuje powiat łukowski na etapie wojewódzkim. Jazda dzisiaj była bardzo fajna, dobra pogoda, nie było ślisko. Samochód jako tako, bo troszeczkę panewki stukały, ale ogólnie jest git. Moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ młodzi ludzie, przede wszystkim no nasi uczniowie naszych szkół, mogą się czegoś fajnego nauczyć. Fajny jest test wiedzy ogólnej, zawsze coś można z tego wynieść.